Halo YouTube, witam Was, jestem Zgrodarkiem. Siema. I dzisiaj chciałem Wam powiedzieć troszkę informacji o serwerku, bo troszkę dodaliśmy, zmieniliśmy i w ogóle. Więc myślę, że warto się dowiedzieć. Okej. No to nawijaj, Glodar. No to pierwszą ważną informacją wpisałem może ukośnik boss. No i ty powiedz tam resztę o tym bossie. No okej, jak widzicie, respi nas tutaj w jednym z miejsc w Netherze. To jest wszystko oczywiście kuboid, nie można mieszczyć tam jeden nic. I za tą niebieską linią idziemy, zaczyna się PvP, to jest ważna rzecz. No i po prostu idziemy w stronę bossa, tak? Tutaj wszyscy będziecie się mogli bić, więc uwaga. Tu będzie oczywiście schody normalnie zrobione, wszystko pomurowane co potrzebne. I po prostu na szybko było robione przejście, żeby zająć się bossem, bo siedzimy już równo 4 godziny, żeby ogarniał wiele rzeczy. No i okej, tutaj dochodzimy właśnie do bossa. Jak widzicie, uwaga, małpa gryzie. Dlaczego małpa gryzie? Dlatego, iż boss się nazywa małpa i ma swoje dwa minionki. On się będzie rozbił na środku samym, co godzinkę. I tu oczywiście będzie PvP, więc uwaga, no, przyjdźcie sami z trochę lipka. I po co on jest? Z tego bosika będzie leciało 20 sfermentowanych oczów pająka, które będą potrzebne do przedłużania gildii. Gildię będzie można przedłużać co dwa dni przed usunięciem jej i będzie właśnie potrzeba na to 20 tych oków. Dlaczego? Dlatego, żeby trochę zmienić to, bo ciągle to samo trzeba na gildię kopać, jak jedziemy randy, a tak to prowadzimy trochę fanów tą rozgrywkę, tak? I no i to będzie coś ciekawego. Oczywiście boss ma 700 HP i bije po jednym serduszku, tak? Ma speeda 1 i strange 1, o ile się nie mylę. No tak, tak. Więc no uważać tutaj, tak, tyle mogę wam powiedzieć, żeby nie było, że umrzecie i przyjdziecie na TS-a, bo sobie zabił, oddajcie lip, bo my nie oddamy item. Tutaj najlepiej nie przychodzić samemu, tak, no bo lipka z tym bossem naprawdę. Przychodźcie w 5 osób plus, jak już, i fokusujcie się ostro na niego, bo naprawdę w dupę dostałem, a jestem dobry w PvP. Jeszcze no chciałem tylko powiedzieć, że przedłuża się na 4 dni gildia. Dokładnie, 4 dni. 2 dni przed na 4 dni. Tak, 20 okami przedłużycie na 2 dni sobie właśnie gildię, tak? Na 4, trzecia w nocy, przepraszam. I jeszcze dodam, że jak wydropnie wam już to oko, jak będzie dużo osób, to polecam zbijać to jak najszybciej, bo wyjście jest parkour taki bardzo trudny, no. No. I dalej jest tu PvP, więc zbijać jak najszybciej się da, tyle mam do powiedzenia. I no w sumie tutaj o bosie to już tyle, tak? No to teraz wpisz ukośnik wróć. No i tak się właśnie wraca do miejsca, z którego się wyszło, z którego się wpisał boss. Dobra, no to teraz tak, żeby, no jak już, no tak, no disco. Zresztą jak już to, jak wcześniej wspomniał, serwer musi się z czegoś utrzymywać, a że nie chcemy dawać do item shopu jakichś diamentów i tak dalej, bo no to jest bez sensu, tak, nie chcemy robić pay to win. To dodaliśmy po prostu tylko i wyłącznie VIP-y i disco zbroje. Disco zbroje będzie się wpisywać właśnie komendą profesora zająkania, ale no trzecia w nocy, czwarta prawie. Po wpisaniu disco armor razem macie disco zbroje, tak to wygląda. I teraz tak, jak się bijecie, jak wam jakiś secik padnie, dajmy na to hełm, to wam się od razu hełm z disco zbroje wyłącza. Także po prostu hełm jeszcze zobaczymy. No i po prostu tak, żeby przeciwnik wasz wiedział, że coś wam padło. No żeby kierunek to był na równi po prostu, tak? No to teraz wiesz, może ty powiesz rzutów, tak? No o gąbkach. No okej, więc tak, jak wiecie z Gilda, znaczy nie wiecie w sumie, nie będzie całego seta na innych serwerach i dofali całego zestawu. Tylko skit VIP-a, jak wpisałem kit admin, ja nie muszę wpisać, bo to jest co, to będzie co 6 albo 12 godzin, jeszcze zobaczymy, żebym ja nie wpisywał co tyle czasu po prostu. I skit VIP-a dostajecie 5 takich magicznych gąbek. I co z nich leci? Nie może wylecieć albo kilo wczoraj, albo hełm, klata, buty spodnie i pand jeden, albo 16 zupek. I szybko wylosujemy zupki, jak się da, okej, są zupki. I to powiedz, co tam muszą z tymi zupkami tak, właśnie zrobić, nie? Nie, właśnie, jak te zupki wam wylecą, to jak na GM 0, ja ich nie mogę ich użyć, albo nie mogę ich użyć, jak mam full HP, albo jak je użyję, to po prostu używa je wszystkie, więc jak wam dropną, to je odstakowujecie, czajcie, po prostu rozkładacie sobie po całym ekwipunku, żeby... Tego się nie da zmienić, to jest już w Minecrafcie w silniku napisane, a nam się po prostu, no nie opłaca nam się tego wszystkiego szukać. Znaczy, no nie jesteśmy też ekspertami, jakim jest nasz technik.
jest na wakacjach 3-dniowych, więc on wszystkie błędy poprawi, które my odjebaliśmy, tak? No to teraz przejdę też do youtuberów. A więc tak, jak widzicie na tobie pisze youtuber 250+, i twitcher 300+. Więc tak, wywnioskuję to trochę tak. Youtuber 250+, to jest mini youtuber, a twitcher 300+, no to twitcher to już twitcher, powiedzmy, tak, to już nie ma dłuższej zmiany. Pierwsza rzecz, będziecie mogli reklamować swoje filmiki i swoje twitche na serwerku, tak? I druga rzecz, jeżeli chcecie youtubera, to najlepiej zgłaszajcie się, nawet osoby, które mają 100 subów, ale mają po 50 wyświetleń, mogą się zgłosić na TSA i na start dostaną 3 takie gąbki właśnie. 3-2 gąbki, zobaczymy jeszcze. Osoby 250 plus, niech się zgłaszają do mnie też po zwiastun, znaczy wszyscy po zwiastun, tak? Niech się zgłaszają też do mnie, gdyż one dostaną mini youtubera, który będzie miał troszkę mniej rzeczy niż youtuber, bo ono trzeba... No powiedzmy sobie szczerze, 250 to malutko, tak? Ale zawsze coś więcej, bo chcemy trochę wyhypować serwerek. Nie potrzebują do tego nie wiadomo jakich youtuberów, ale tacy też będą. I będzie też zwykły youtuber 750+, normalne wyświetlenia. Ja się tym zajmuję, więc ja będę to wszystko dawał. No, bo tak podzieliliśmy trochę role, więc tak, po youtubera się zgłaszacie do Teodziaka, po twitchera znaczy, się zgłaszacie do mnie. Ja ogólnie regulaminy klubu piszę od youtubery wszystko, więc to nie będzie problem, nie, nie będzie. No. Ale jak możecie, to ułatwcie nam po prostu robotę. Wejdźcie przed startem. Tak przed startem serwera wchodzicie, żebym ja mógł sobie zapisać niki, komu dać i wszystko. Bo jak wystartuje serwer, TeamC będzie zawalony i youtubera nie dostaniecie od razu, tak? Będziecie czekać i tyle, kropka. No. I tam nic no. Wam nie poradzę. No i to w sumie youtubera chyba wszystko, tak? No to nie wiem, czy jeszcze Glodarku? No to może ja wspomnę o Antidosie. No tak, czyli... Antidos, na którego wypierdolił 100 euro, bo się nudził. No to chodzi o to, że po prostu jeżeli chcecie się pochwalić przed kolegami, że macie streserkę, chcecie wywalić serwer, to nie testujcie na naszym, ponieważ naszego nie wywalicie, tak? Jak już to, jak wspomniał, trochę wywaliliśmy na tego Antididosa, więc Antididos testowaliśmy, Antididos działa w 100%, działa to na zasadzie filtrowania, tak? No to o Antididosie chyba tyle. Teraz tak, no to ja może mówię, powiem coś o rekrutacji. Rekrutacja będzie dzisiaj, czyli 14 czerwca o godzinie 15.30 na tsie.vnhc.pl. Rekrutacja jest 15+, ponieważ no, zrobiliśmy wcześniej 13+, ale osoby, które wbiły, po prostu moim zdaniem były nieogarnięte. Już nie będę tutaj nic mówił o tej osobie, która została degrada. No był nieogarnięty i tyle, no nie chcemy tutaj wyzywać. No to ty może wspomnij o tej antyfaworce z GMA. Więc tak, ja wspomnę o antyfaworce z GMA, no to tutaj malutko mówić, bo w sumie tylko GMA będą mieli tylko główni właściciele. Po prostu jak wyciągamy itemek z GMA, to mamy, pisze nam, że przyrodę administratora, więc... I tam pisze nick administrator, ja może ci wywalę coś mojego. Masz lipę, człowieku. No jak widzicie, nie, on wyrzucił to nie to. Po prostu. No. Po prostu mi tu wszystko pisze, kiedy, gdzie... Kiedy data wyjęcia i po prostu lipa wtedy chłopak ma. To skoro mowa o faworce, to ja może powiem jeszcze o helperkach, moderatorach, adminach. Więc jak pewnie wiecie, na większości serwerach jest coś takiego, że no zawsze jakiś admin, helper, moderator znajdzie sposób na faworyzację, tak? No a u nas właśnie tego sposobu nie znajdzie, dlatego że my możemy teraz sprawdzić wszystko, czyli komendy, które dany helper wpisuje, moderator, admin. MSG, co kto do kogo pisze, w sensie chodzi o administrację w tym momencie. Czyli jeżeli zauważymy coś niepokojącego w helperach, administratorach i tak dalej, automatycznie administrator, helper, w ogóle cała administracja zostaje wtedy degrada, ten kto coś zrobił, tak? Bo my chcemy zrobić ten serwer no, jak najbardziej profesjonalnie. Nie chcemy, żeby VNHC było kojarzone z faworyzacją. Jak to na przykład takie, no już nie musimy mówmy, kłamać. Nie, no właśnie nie mówmy o serwerach. No po prostu, no... Połowa serwerów, no, tak, przebiec. Wiecie o jaki serwer chodzi, mniej więcej w pierwszym odcinku mówiliśmy. No co, dobra, no nie ukrywajmy, no chodzi o Arivi. No. No to w sumie no to... tyle z tych ważniejszych rzeczy. Ja na sam koniec dodam, że
Powiedzieliśmy, że rekrutacja o 15, jednak zostanie właśnie przez tym na 18, żeby zobaczyć, co za młody człowiek zobaczył tylko, który rekrutacja skończy oglądać filmik. Więc rekrutacja o 18, nie o 15, tak? I tutaj zakończymy już filmik, Sonia. No to jak już o wszystkim powiedzieliśmy, no to nie ma problemu. Jeszcze na dniach się pojawi zwiastun serwera, a później dosłownie tydzień przed się pojawi trailer główny. Więc trailer będziecie mogli sobie z pewnością pobrać, tak? Będziecie mogli sobie wrzucić na kanał. Drugie dam download na kanale, więc to nie będzie. No to nie będzie problemu. No to tyle, tak. No to tyle, w sumie żegnamy się z wami. To ja was żegnam, mam nadzieję, że się spotkamy. Na następnych informacjach. Elo. No, to cześć.